Gabi, bardzo mi miło, że możemy się zobaczyć, szczególnie, że na kilka dni przed rozpoczęciem drugiej edycji Wielkiego Brata, którego poprowadzisz. No i chciałem Cię zapytać o emocje. Czy w Tobie w ogóle jest trochę radości? A dlaczego to pytam? Bo jak się nam przedstawiałaś kilkanaście minut temu, widziałaś się z nami po raz pierwszy, z nami dziennikarzami, to ja widziałem jednak w oczach jakiś taki strach i nostalgię. Wiesz co, strach może nie. To nie jest strach, ale gdzieś tam jakiś taki ogromny szacunek i pozytywne uczucia, które mi darzy Agnieszka Woźniak-Starak. Znamy się i lubimy od naprawdę wielu lat. Zresztą Aga właściwie była świadkiem i początków mojej kariery. Znamy się jeszcze sprzed naprawdę wielu lat. 9 czy 10 jakoś tak. I myślę, że to bardziej z tym jest związane, że ja jednak trochę wchodzę w jej buty i mam świadomość tego, że to był program, który prowadziła Agnieszka. Ona kochała ten program. Ona była bardzo związana z tymi uczestnikami i bardzo się cieszyła na nową edycję. I no, wydarzyło się, jak się wydarzyło. Te okoliczności no, są straszne, no, są po prostu straszne, więc to też jest tak, że moja radość była bardzo ograniczona, no bo ciężko skakać z radości w momencie, w którym coś takiego się wydarza. Ja wiem, że jakby nie jestem bezpośrednio powiązana z sytuacją, która się wydarzyła i nie jest to moja wina, że tak się stało, ale gdzieś tam było mi bardzo ciężko na początku. Naprawdę było mi bardzo ciężko i pamiętam, jak dostałam telefon z propozycją, to moja reakcja była... To była moja reakcja. Normalnie... No właśnie, bo tak sobie też myślałem, czy to, jak już właśnie wspominasz ten moment otrzymania telefonu, czy bardziej myślisz teraz o tym, jak sobie tak przypominasz, że to była propozycja, czy raczej potraktowałaś to jako zadanie do wykonania od dyrektora programowego Edwarda Miszczaka? Chyba to bardzo trafiłeś punkt tą wypowiedzią. Tak, ja to potraktowałam jako zadanie. Biorę to na klatę. Mam nadzieję, że widzowie mnie zaakceptują i zrobię wszystko. Też zrobimy wszystko. Jesteśmy odpowiedzialni za promocję tego programu. Słuchaj, zrobię wszystko, żeby zaangażować się jak najbardziej. Mam nadzieję, że już niedługo poznam uczestników drugiej edycji Wielkiego Brata. Będę im bardzo kibicowała, będę obserwowała, śledziła, co tam się dzieje i będę bardzo mocno z tym związana. Myślę, że ten program z pewnością dostarczy nam szerokiego wachlarza emocji na pewno i osobowości barwnych, to na 100%. Twój świat to jest przecież muzyka, więc ja muszę zapytać, czy ty jesteś gotowa na wykupienie tego playera premium i oglądanie, no przynajmniej o tej 20 Big Brothera, bo wiem, że Agnieszka była bardzo zaangażowana w program, no i domyślam się, że ty też będziesz starała się być tak samo zaangażowana. Oczywiście, że tak, będę żonglowała totalnie, czyli będzie Big Brother na playerze odpalony non-stop, będę przygotowywała też inne swoje rzeczy, ale będę zaangażowana w to. Domownicy są przygotowani? Domownicy tak, już wiedzą, że będą musieli oglądać. Myślę, że też będą zaciekawieni, bo to tak jest, że to się potem rozprzestrzenia bardzo. Także no, już nie mogę się doczekać. To już na koniec. Aspekt muzyczny pojawi się w Big Brother Arena, dzięki Tobie oczywiście. I jak mamy to rozumieć, co się może pojawić? No i czy ewentualnie, jak już zaśpiewa jakaś wspaniała gwiazda, to będzie właśnie Twoja zasługa? I tak, i nie. Myślę, że to będzie wspólna decyzja ekipy, ale faktycznie jest tak, że trochę zaczęłam naciskać, że bardzo bym chciała przemycić tak tej muzyki. I oprócz tego, że będą się pojawiały gwiazdy dobrze znane przez wszystkich i uwielbiane i kochane, ja bym chciała też przepchnąć, bardzo mocno przepchnąć osoby, które albo gdzieś debiutują, albo na przykład są znane w mniejszym gronie. Bardzo bym chciała ich przedstawić szerszej publiczności, bo naprawdę nasza polska scena muzyczna jest fantastyczna i myślę, że Big Brother to jest takie fantastyczne miejsce. Powtarzam się, fantastyczne, ale tak czekam właśnie na to fantastyczne wszystko. Jest to świetne miejsce do tego, żeby połączyć te dwie piękne rzeczy tak naprawdę. No to po tej rozmowie wiem, że powiększyła się to grono, ta liczba rzeczy, na które będziemy czekać, a Tobie życzę przede wszystkim powodzenia. Dzięki bardzo. Przyda się, bardzo dziękuję.